Siema kochani, witam was ja i mój Tadeusz i witam was w moim studio, pokoju, w moim azylu, w moim miejscu. Wróciliśmy z wakacji. Tak, przygoda zakończyła się na shortsach. Będę wam dodawać regularnie kilka shortsów dziennie z takimi throwbackami, co tam się wydarzało i jak było zajebiście i jak bardzo chcę tam wrócić. No, bardzo chcę tam wrócić. A najbardziej chcę wrócić do Szwajcarii, ale filmik podsumowujący będzie niedługo. Tylko dajcie mi znać, czy chcecie z każdego kraju osobno, czy chcecie wszystko mieć zawarte w jednym. Byliśmy Szwajcaria, Hiszpania, Francja, Monako, Włochy. Dajcie znać. A dzisiaj w Holandii jest 100 milionów stopni i potrzebuję zrobić sobie makijaż z tego względu, że jedziemy do moich teściów i chcę wyglądać jakoś znośnie. Tadziu 1, Tadziu 2, Tadzie milion, a najgorsze są te dwa. No ale nic to. Naszykowałam sobie tutaj kilka takich kosmetyków z tej mojej torby, z torby podróżniczej. Co się w niej znajduje, jest w trakcie nagrywania i później sobie zrobimy układanie tego w Aleksach. No ale co, przeciągam, 2 minuty minęły, to jest stanowczo za długo. Zaczynamy. Jako bazę użyję sobie Augustina Badera. To on co zwykle, tylko dam jej naprawdę odrobinę. Spróbuję zminimalizować produkty, które nakładam. Dobrze, jako podkład zmieszam dwa i jest to... Obydwa są z Liren, jeden to rozświetlający, a drugi to kryjący. I dam z każdego odrobinkę, taką kubkę, pompeczkę. Ten kryjący mam w kolorze ciepły beż 24, a rozświetlający beżowy 03. Pędzelek, mieszam je. I mam nadzieję, że wyjdzie mi z tego podkład kryjąco, rozświetlający. Ogólnie te podkłady z Liren można bardzo fajnie wyłapać na promce. Za mniej niż 10 zł wtedy są. I uwielbiam je, naprawdę. I ten kryjący, i ten rozświetlający, a szczególnie ten rozświetlający, uwielbiam. On wygląda na mojej skórze przewspaniale. Dobra, gąbeczka z Biedronki i teraz zobaczymy. Tak, krycie jest delikatnie lepsze niż normalnie ma ten sam rozświetlający, tylko że powiedzmy sobie szczerze, ten kryjący, ten różowy, on wcale nie jest full kryjący. To nie oszukujmy się, on nie jest full kryjący. On jest tak kryjący na takie... Właśnie jak tutaj, o, ja mam jednego Tadzia i spoko, ale uważam, że dla cery mocno trądzikowej nie. To będzie nadal za mało. Ja tak uważam, a uważam... Ja tak uważam, a ja miałam... Przed braniem Izoteku cerę mocno problematyczną. Druga warstwa dokłada się wyśmienicie, ale powiem wam, że czuję takie bardzo mocne nawilżenie skóry i to mi mega odpowiada. Tylko teraz muszę się lekko powstrzymywać z tego względu, że mnie często ponosi. W takim sensie, że
No, mówię, o, dzisiaj będzie delikatny makijaż oczu. A tam taki full smoky. Okej, okay, zrobione. Cera mi się bardzo zdrowo świeci. Tylko świeci się na tyle, że no, musi być ten puder. Ja muszę mieć puder. Po prostu bez pudru nie lubię. Nie lubię mojej cery bez pudru. Nie pudruję jej w takich momentach jak dziś, że jest naprawdę mega, mega, mega gorąco. Nie pudruję jej tak full. Jakaś chusteczka, coś. Nie pudruję jej tak full, 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 ale pudruję delikatnie. Jeszcze użyję sobie korektora. No nie mogę znaleźć żadnej chusteczki. Użyję patyczka. Użyję korektora Perfectu Last 24 godziny od Miss Sporty w kolorze 003 Honey. I go użyję tutaj, o, pod oko, tutaj. No i gdzie by go jeszcze dać, bo ja nie chcę przesadzać. No na Tadzia. Dobra, dam. Dam, niech on zniknie. Mimo, że nie zniknie i to jest fakt. I najgorsze w nim jest to, że on jest podskórny. Dobra, klepiemy. Zacznę od Tadziów. No jest, jest ciut lepiej. Jest ciut lepiej. Strefa pod okiem. Okej, okay, cera gotowa. Niech te podkłady i korektory zaczną ze sobą współgrać, się spajać, a my w tym czasie robimy brwi, zanim nałożę puder. Ostatnio kilka razy próbowałam taki właśnie sposób. No i nie ukrywam, ale całkiem podobał mi się efekt wtedy końcowy. Używam jak zwykle Max & More w odcieniu dzisiaj. 295 Dark Brow. W tym momencie robimy cięcie, ponieważ filmik zrobienia brwi moim sposobem jest na kanale, także tam Was odsyłam i robię brwi, wracam za około 5 minut. Brwi zrobione. Muszę sobie tutaj jeszcze raz leciutko rozklepać to, co mi się w załamaniach nazbierało. Tutaj tadzików nie ruszam. I przechodzę do pudru. Puder, który kupiłam w Hiszpanii. Maybelline Superstay. I ja mam w kolorze 26W100. Taką mam nadzieję, że to jest ten... O, Made in Italy. Kupiony w Hiszpanii, Made in Italy. Fajnie. Pędzelek. Nie nakładam tego pudru dużo, dużo, ale nałożę go moją sprawdzoną metodą na puder, czyli puder taki bardzo zbity, ale nadal mięciutki. Wtłaczam puder w pędzel i zaczynam tak. Robię oko, strefa ta. No, jeszcze raz nakładam puder, oko, to i raz. Zawsze nakładam puder pierw pod oko, z tego względu, że tam mi się zbiera najgorzej.
na powiekę. I moja metoda na puder jest taka, że ja go zawsze tłaczam. Nie robię tak, to dopiero później, ale ja go zawsze wtłaczam. I to robię tak milimetr, przesuwam dalej, milimetr, przesuwam dalej. Brada. Dobrze, i kiedy już ten puder mam wtłoczony, biorę ciutkę większy pędzelek, nabieram odrobinę pudru i wtedy blenduję puder. Przy okazji zbierając delikatnie jego nadmiar. Na miejsca, w których mam takie tadziki, bardzo uważam z tą metodą ściągania. Raczej zostawiam tam ten nadmiar. Przeważnie tak robię z tego względu, że może to, jeżeli za mocno przycisnę pędzel, to może on zdrapać puder i korektor, który przykrywa nam naszą niedoskonałość. Miejmy to na uwadze. Ok. Dobrze. Sprawy pudrowe załatwione. Jako bronzera użyję sobie pudru prasowanego, pudro podkładu z HM w kolorze Hazelwood. I on w środku tak wygląda, ma lustereczko. I nie chcę tego konturowania zbyt mocnego, chcę tylko delikatnie podkreślić te moje pulchne poliki. O, ten pędzel będzie w porządku. Ja go mam z Chemy. Nakładam tego bronzero pudru i delikatnie, zaczynając stąd, idę ku skroniom, bo tu potrzebuję najmniej tego produktu. Powinien się bronzer nam tak rozłożyć do chmurki. Dajcie też proszę znać, czy chcecie osobny odcinek, w którym mówię tylko o pudrowaniu, tylko o bronzerze, tylko o różu, tylko o ustach. Dajcie znać. Słyszałam pogłoski od moich znajomych, że tak, tylko to, tylko to. No, zastanowię się. Ale fajne by to było. Dobrze, bronzer mamy zrobiony. Różyk, ten co całe wakacje. Belle Summer Blush w kolorze 1. Blenduję go w ten bronzer. Trochę na nos. I rozświetlacza użyję Eveline Feel the Glow 02 Beach Glow go użyję sobie na taki wachlarzyk. Ten rozświetlacz jest no mega, mega mocny i intensywny. Ja go bardzo, bardzo lubię. Wszystkie te kolory tu. Tutaj delikatnie. O, patrzcie, jak on jest mocny. Nieźle, co? Okej.
Rozświetlacz mamy załatwiony. Na brewki nakładam jeszcze tylko żel. I będzie to Belle Daisy w kolorku. Bezbarwny żel do stylizacji rzęs i brwi. Tak. I on już mi się tu też kończy. Aż wyciągnęłam to, co tak blokuje, żeby móc wyciągać więcej produktu. Lubię go, aczkolwiek no nie kupiłabym go ponownie. Jest taki poprawny żel. Dobra, nałożony, super. Co zrobić na oczy? Tak myślę, żeby no właśnie zostawić ten makijaż takim neutralnym, więc raczej nałożę tylko Maybelline Color Tattoo Pink Gold, cień w kremie. I go nałożę też tak bardzo delikatnie. Tylko tutaj, o. Leciutko dotykając powieki, wklepię go na całą powiekę i w wewnętrzny kącik. To samo robię na drugim oku. Kiedyś, jak zaczęłam oglądać YouTube'a, to był mega szał na ten kolor tattoo. Nigdy sobie go wtedy nie kupiłam. Zawsze chciałam jakiś tam kolor mieć. Często nawet był dodany w koszyku, ale no w sumie nigdy nie zamówiłam. I teraz jak byliśmy właśnie w Hiszpanii, to znalazłam akurat ten kolor, był na promocji za 5 euro. Mówię, o! Biorę. Zobaczymy. I z każdym użyciem jego mam ochotę na więcej kolorów. Także no, troszkę szkoda, że wcześniej nie kupowałam, ale pewnie nie miałabym takiego. Wow, no spójrzcie, wygląda jak mokra powieka. To sobie zastygnie. Jeszcze tak mega delikatnie na niego nałożę sobie Fenty Beauty Diamond Bomb Rose Rave i ten egzemplarz, bo jak wiecie, ja mam Diamond Bomb miniaturkę, ten zwykły, a ten kupiłam w Sephorze we Francji. Nie. Tak. Tak, w Sephorze we Francji. Jeszcze pani dała mi upust, więc fajnie. A już też długo na niego patrzyłam. On ma przeźroczystą bazę, także wygląda wyśmienicie wspaniale. Dobra, taka powieka jest boska na upały, tylko błysk. I później robicie sobie fotki w słońcu i to wygląda tak flawless. Ostatnio też zakochałam się strasznie w tych... ostatnio, odkąd powiększyłam usta. Zakochałam się w tych super stayach. Ten mam w kolorze 15 Lover i sobie go dziś nałożę. Nim powiększyłam usta, to szczerze wam powiem, że nawet nie lubiłam ich malować. A teraz uwielbiam. A szczególnie na ciemne kolory, jakieś czerwienie, fiolety. Bardzo polubiłam malować usta. Jednak to dużo daje. Maskary użyję dosłownie tylko tak muskając i nie więcej. Nie chcę tego błysku z mojej powieki przykryć maskarą. Aha, maskara to Smoky Eye Mascara Bobbi Brown, miniaturka. Nie zdam relacji, czy jest fajna, czy nie fajna, ponieważ moje rzęsy
są niczego warte. Wyczyszczę wewnętrzne kąciki. Ponieważ moje rzęsy są niczego warte, ich tam praktycznie nie ma, więc nawet maskara, gdyby była najlepsza, najlepsza, najlepsza na świecie, to z moimi rzęsami nie zrobi nic. Na sam koniec odświeżanko Essence Outstanding Pink and Brown w kolorze 01 Mindset Outstanding. Ja jestem ready. Także moi drodzy, no to byłoby wszystko w Get Ready With Me, w tym szybciutkim makijażu. Zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, dania lajka, komentarza dla zasięgu i zapraszam Was również na moje shortsy. Widzimy się już w następnym wideo. W każdy wtorek, czwartek i sobotę. Buziaki!